OSHI Speak Up Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejną rozmowę o zdrowiu psychicznym. W tym odcinku przyjrzymy się problemom młodych ludzi. Dużo mówi się o zaburzeniach psychicznych, depresji, ale rzadko pytamy skąd one się biorą. Co nie pozwala młodym ludziom cieszyć się życiem? No bo przecież mówi się o tym, że dzieciństwo i te lata szkolne to najpiękniejsze lata życia. No ale nie u wszystkich. A o to wszystko zapytam psycholożkę i psychoterapeutkę Magdalenę Dietrich. Witam serdecznie. Cześć i dobry. Cześć Magda i takie pierwsze Pytanie u nas zawsze na początek: czy wszystko u ciebie ok? Wiesz, co, to zależy. I myślę, że to taka odpowiedź dość typowa, bo życie bywa i fajne, i mniej fajne. Dzisiaj na przykład w tym momencie czuję poziom stresu, który pewnie za chwilę zajdzie. Ale też jak zadałaś to pytanie, to przypomniał mi się mój superwizor z któregoś szkolenia terapeutycznego, który do nas powiedział: czy chcecie, żeby było pięknie, czy chcecie, żeby było prawdziwie? Właśnie. I tak pomyślałam wtedy, no tak, bo jeżeli jest pięknie i tylko pięknie, no to rzadko jest prawdziwie. A kiedy jest prawdziwie, to jest i pięknie, i czasami trudno i te różne momenty się tak przeplatają. Więc jak padasz co u mnie, dzisiaj trochę stresu, ale też ekscytacji, ciekawości, co przyniesie dalsza część dnia, więc te emocje różne się we mnie właśnie gromadzą. I pewnie potem też będzie satysfakcja, kiedy już ten stres opadnie. Myślę, że tak. A to w ogóle też ciekawie nawiązuje, bo myślę o tym stresie i tak sobie wyobrażam, że mój poziom stresu może być trochę wyższy niż na przykład Twój w tym momencie, bo masz doświadczenie. Ale on gdzieś zawsze i tak jest. I tak jest. Okej. Okay. Ale myślę też o młodzieży na przykład i o tym, że próbuje się włożyć różne czy przyczyny, czy zachowania do jednego worka i wspólnego mianownika. I sobie myślę, że tak jak tutaj sytuacja nagrania, jest jakąś sytuacją, która u jednych wzbudzi wyższy poziom stresu, u innych niższy. U innych może w ogóle będzie obojętną sytuacją. Tak samo różne wyzwania, przed którymi stają młodzi ludzie, mogą być różnie interpretowane. Dla kogoś występ przed klasą szkolną będzie łatwy. A inna osoba może być na tyle sparaliżowana, że w ogóle nie będzie w stanie odpamiętać informacji, które ma. Może być przygotowana do lekcji, ale ekspozycja społeczna będzie na tyle trudna, że wszystkie zasoby tej osoby pójdą na przetrwanie sytuacji, a nie na to, żeby pokazać, co potrafi, albo żeby sięgnąć do jej kreatywności. Więc w sumie tak, panie, y, mhm. to pytanie twoje linkuje z... Y, tym, że młodzież też ma różnie w różnych sytuacjach. Tak samo coś może być traumatyczne u jednej osoby, a może nie wywołać traumy u innej, nie? Mm -hmm. Ale tak myślę jeszcze nawet w kontekście tego stresu i chociażby tych występów publicznych, no bo w szkole to się zdarza, tak? Czasami trzeba wystąpić przed całą klasą, czasami przed szerszym gronem, i chyba fajnie jest mówić o tym, że ja się stresuję, bo kiedy się to powie. To wtedy też inaczej my się czujemy i mam takie poczucie, że odbiorcy też inaczej na nas patrzą. Tylko trzeba się nauczyć o tym mówić. się, na ile to nie e, koreluje z taką kulturą przyznawania się do jakiegoś błędu, dlatego że czegoś się nie wie, nie potrafi, nie umie, e, że jesteśmy w, jeszcze w szkołach gdzieś oceniani za błędy, a te błędy są naturalną, myślę, konsekwencją uczenia się, odkrywania, próbowania. I myślę, że jako dorośli przechodzimy drogę do tego, żeby powiedzieć, ok, ja się teraz stresuję, albo to jest dla mnie trudna sytuacja. A młodzi nie bardzo mają taką przestrzeń, żeby poznawać, przyznawać i bez oceny spokojnie eksperymentować. I to zarówno, myślę, przed klasą szkolną, jak i w ogóle w życiu. Jak prowadzę warsztaty i rozmawiamy o stresie, czasami się pytam grupę, co was stresuje? I byłam nastawiona na to, że usłyszę, że matura. Albo, że sprawdziane. A bardzo dużo odpowiedzi, które się pojawiały, dotyczyły dorosłości, tworzenia relacji, tego, że źle wybierzemy, że zrobimy błąd, że nie będziemy mogli zmienić, że przed nami największe decyzje, które wpłyną na całe nasze życie i nie wiem na podstawie czego je podejmować. Ale wiesz, że ja pamiętam ten sam stres i to samo takie właśnie poczucie, że teraz decydujesz o całej swojej przyszłości. Jak zdasz tą maturę źle, to już jest koniec. Jak gdzieś to miałam w głowie wbite, a dzisiaj wiem, że to jest absolutna bzdura, no tak nie jest. Ale jak mam takich głosów, o których mówisz, pojawia się w życiu młodych. Jak mało będzie głosów, które powiedzą: "Okej, okay. Jeżeli wybierzesz kierunek studiów, który ci nie pasuje, możesz zmienić po roku po dwóch. Może jest tak, że zawód, który będziesz chciał wykonywać, czy chciała wykonywać, jeszcze nie istnieje. I wcale Może... nie musisz tych studiów kończyć. Nie musisz mieć studiów, możesz podążać za pasję. możesz zrobić pauzę po roku y, liceum i zobaczyć, co dalej. Możesz się zastanowić, czego chcesz, możesz zmieniać. Że też y, mam wrażenie, że w takiej grupie osób dorosłych widzimy, że ludzie się przebranżawiają. Że te zmiany czasami są z naszej intencji, bo widzimy, że chcemy coś innego. Czasami rynek pracy weryfikuje i wymusza trochę tą zmianę. Ale że bywają zmiany, a młody człowiek dużo rzedzi to usłyszy. A ja myślałam, że już, no bo ja maturę zdałam już jakiś czas temu, nawet dłuższy niż krótszy. Myślałam, że już teraz tak się patrzy na właśnie na ten start, że mogę wszystko, nie muszę. Czyli jednak dalej to takie wychowanie, musisz to zrobić, musisz zdać maturę, tak i tak, bo to decyduje o całym twoim życiu, dalej jest że Obawy dalej są. Pewnie to zależy od tego, czy jesteśmy w dużym mieście, czy w małej miejscowości, od systemu wartości rodziców, od tego, na jakich nauczycieli trafi młody człowiek. Ale wciąż taki lęk, że teraz są te decyzje najważniejsze, kluczowe się pojawia. A drugi obszar, który się pojawia, to takiego lęku przed dorosłością. I czasami się tak zaciekawiam, ale czego się boicie w tej dorosłości? Co w tej dorosłości takiego jest? I się okazuje, że to często wynika z, nie wiem jak to określić, może takiego straszenia, czy różnych zdań, które słyszą, że jak będziesz dorosły, to zobaczysz, że dopiero wtedy się zacznie. Teraz to jest nic, jest tylko szkoła, sprawdziane, ale jak już będziesz dorosły tak. i tak rozbieramy to na czynniki pierwsze, ale no dobra, to co? No znalezienie pracy. Okej, okay, to też można rozebrać krok po kroku. To nie jest tak, że nagle kończymy liceum i spływa na nas mityczna dorosłość, która każe rozwiązać wszystkie problemy naraz w tej dorosłości. Tylko krok po kroku te zadania nam przychodzą, i się z nimi mierzymy. A to nie jest też tak, że jest taka propaganda sukcesu, że musisz mieć dobrą pracę, dużo zarabiać, od razu kupić samochód, mieszkanie, że trzeba przeskoczyć to wszystko. Myślę, że ta presja jest z różnych stron i różna ta presja może być, że jedną presję mogą nakładać rodzice, którzy też żyją pod presją, inna presja może być w szkole, inna jeszcze od grupy rówieśniczej i inna może być nasza wewnętrzna. I ta wewnętrzna może być już albo zinternalizowanym takim przyjętym poczuciem, że coś muszę, niekoniecznie to będzie zgodne ze mną, ale czuję, że to muszę. Albo też taką rozbieżnością, że ja chcę coś innego, coś innego stanowią mojej wartości, o tym, co jest dla mnie ważne w życiu. Od najbliższego otoczenia słyszę, że muszę zrealizować jakiś inny scenariusz. I ta rozbieżność może być bardzo trudna też do dźwignięcia, bo jak się nagle sprzeciwstawić wszystkim dookoła, jak nagle powiedzieć nie, ja tak właściwie chcę robić coś zupełnie innego w życiu. Nie chcę realizować tego. No. A można nie wiedzieć, co się chce? Oj tak, i myślę, że to też jest taki e, ważny kawałek poruszasz, bo w okresie dorastania zaczynamy odkrywać. To jest taki czas, kiedy nie jesteśmy już dzieckiem, taki bardzo trudny czas sobie w ogóle myślę, bo już nie jestem dzieckiem, jeszcze nie jestem dorosła, jeszcze nie mam praw, które przysługują osobom dorosłym, ale już mnie nikt nie chce traktować jak dziecko i muszę się w tym pomiędzy odnaleźć. Zmienia mi się ciało, zupełnie inaczej zaczynam wyglądać. Albo jestem na to przygotowany, przygotowana, albo nie. To zależy od edukacji seksualnej, od domu, od nauczycieli, od biologii, od grupy, w której się jest. Ale zachodzą jakieś zmiany, szaleją mi hormony, nie wiem, co się dzieje, i jeszcze mam podejmować trudne decyzje. W tym wszystkim że nie wiem, kim jestem. Odkrywam siebie, nie wiem, co jest dla mnie ważne. Czy wartości, które wynoszę z domu, są moimi wartościami, czy jednak jakieś inne. I sobie myślę, że trudno jest to odkryć, jeśli nie będziemy poznawać metodą prób i błędów. I tutaj trochę wracamy do tego, na ile możemy popełniać błędy obecnie, na ile mogę czegoś spróbować i powiedzieć, nie, to nie to, i nie usłyszeć, no, zmarnowałaś czas. Właśnie A... ten zmarnowany czas to jest chyba najgorsze, bo jest takie poczucie, że. Ja pamiętam to na studiach nam profesor mówił, że. Ten pociąg przyjeżdża na stację. Jak nie wsiądziecie, to on odjedzie, już będzie za późno. Ja tak. A niekoniecznie chciałam kontynuować ten kierunek, który wybrałam, i rozwijać się w tym kierunku. I pamiętam ten taki strach, że no dobra, ten pociąg, odjedzie, jedzie też, do tego nie mam prawa wrócić. Mimo, że minęło od tego momentu prawie 10 lat, ja teraz do tego wracam i nie czuję, że ten pociąg mi gdzieś daleko uciekł. Że nie da się do niego wsiąść albo wybrać tak. inne, które jedzie w podobnym kierunku, nie? Tylko to wiem z perspektywy czasu, i się zastanawiam, czemu tak rzadko młodzi ludzie o tym słyszą. Czemu tak rzadko słyszą, dobra, próbuj? Próbuj, jestem obok, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trudno jest odkryć, co się lubi, co nie bez tej próby. Mi się przypomina trochę scena z filmu, który był już spory czas temu, z Jedzmut się kochaj. Tam jest taki moment, w którym główna bohaterka, grana przez Julia Roberts, rozkłada przed sobą jajka i mówi, że ona nawet nie wie, jakie jajka lubi. I teraz nie pamiętam, czy to były jajecznice, czy gotowane, ale pamiętam, że były na miękko, na średnio i na twardo. I próbuję każdych z nich, żeby odpowiedzieć sobie, które ona właściwie lubi, a które jadła, bo ktoś inny lubił. Mm -hmm. I sobie myślę, że tym jest też dojrzewanie, tym spróbowaniem, co mi pomaga radzić sobie z trudnościami. Jakie strategie są dla mnie okej, okay, jakie nie. Ale ja popełnię przy tym błędy. Trudno ich nie popełnić, bo się nie wie. Mm -hmm. No tak, no. tylko... Właśnie nikt o tym nie mówi, nikt nie uspokaja no, tych młodych ludzi wewnętrznie, że mają do tego prawo. A powiedz, czy te nowe technologie, które jeszcze towarzyszą no, w zasadzie od rana do wieczora i żyje się tak połowicznie, trochę w realu, trochę w wirtualnym świecie, czy one też mają wpływ na, na to, jak postrzegamy świat? Myślę, że mają. I też się zastanawiam, czy młodzież żyje tak połowicznie, czy już coraz częściej. E, czy może jeszcze bardziej. Always. Always on, że zawsze gdzieś te media są otwarte, są dostępne. Pojawia się też coraz więcej badań dotyczących, e, czy młodzieży, czy w ogóle osób dorosłych w świecie e, wirtualnym, jak to na nas wpływa, może wpływać. Myślę, że wciąż jest to też obszar do dalszych badań, ale jedno, co tak mnie zatrzymało, to to, że około jedna trzecia osób badanych mówiła, że czuje się przebodcowana informacjami, które docierają do nich z internetu, że czują nagromadzenie informacji, czują, że chcieliby się wyłączyć i żeby tych informacji nie było. A jednocześnie obawa przed tym, że ominą ich jakieś informacje, że w czymś nie wezmą udziału, jest na tyle silna, że nie pozwala się wyłączyć. Nie wyłączają się też dlatego, że większość informacji, także o sprawdzianach czy czymś ważnym, dobiega drogą wirtualną. To jest jakiś jeden obszar, który jakoś zatrzymuje moją uwagę. Drugi, przy którym jestem, ale który nie jest namacalnie zbadany, to myślę o porównywaniu się. Jak wyobrażę sobie. Czasy pewnie i twoje, i moje w szkole, to to, do kogo mogłyśmy, czy mogli ludzie w naszym pokoleniu się porównywać, to i na koleżanki, koledzy w klasie. Mhm. Albo jakiś z gazet. Brawo i tak dalej. Gazety, filmy, ale to było jakoś ograniczone. Knijspierz. Też docierał. A teraz to porównywanie się może być cały czas i może być porównywaniem do osoby w tym samym wieku. Tylko do świata idealnego, który jest opublikowany, którą chcemy się podzielić, który chcemy wystawić na ogląd, czyli raczej z momentami bardziej szczęśliwymi, radosnymi, zadowolonymi, z zdjęciami, na których wyglądamy tak, jak chcemy. I mogę się porównać właściwie cały czas. Wracam do domu ze szkoły i mam dostęp do tych informacji. Wracając do tego, że nie wiem, co się dzieje z moim ciałem, bo się zmienia w okresie dorastania i widzę, że nie przystaje do tego, co widzę w internecie. Jeszcze inni takie sukcesy odnoszą, tyle robią. Tyle lajków już jest, popularności, współprac, w fajnych miejscach tak. tak, fajne wakacje, więc to porównywanie zawsze wychodzi na mnie korzystnie, niezależnie od tego, czy to w internecie, czy poza nim. Ale myślę, że to jest trudne. Kiedy szukamy odpowiedzi na to, kim jestem, jak wyglądam i czy jestem OK. Kiedy grupa rówieśnicza jest taką najważniejszą dla nas grupą też odniesienia. Kiedy widzimy, że wszyscy w naszej interpretacji, w tym co widzimy, mają lepiej. A co jeszcze trudniejsze, to działa nawet wtedy, kiedy mamy świadomość, że to jest wykreowany obraz. Nawet wtedy, jeśli y, sami posiadamy konto, na którym jakoś się kreujemy, że jak zaczynam rozmawiać z młodzieżą, to tak, oni wiedzą, co wrzucają i wiedzą, że to jest pewien rodzaj okładki, którą chcemy pokazać światu. Mhm. Ale to i tak działa. Tak, ja w ogóle też miałam taki okres, ostatni okres, że byłam na zwolnieniu lekarskim, nie najlepiej się czułam, nic nie robiłam. I no co, z nudów też przeglądałam media społecznościowe, i miałam takie poczucie, chociaż ja doskonale wiem, jak to działa, że Jezu, siedzę teraz tu, nic nie robię, wyglądam fatalnie, a ludzie ten na siłowni, ten jakiś sukces zawodowy, tu ktoś coś ogłasza, tu ktoś coś pokazuje, ktoś gdzieś wyjechał, a ja siedzę i nic nie robię. I kolejny pociąg odjechał przez te tak, dwa tygodnie. No, mimo, nie? że to y, mhm. choroba i tak dalej, ale z drugiej strony gdzieś to tam pracuje w głowie. A też o tym, czy mogę się zatrzymać, czy mam prawo y, czegoś nie Właśnie, robić. Od razu wyrzut sumienia, że no jak to, marnujesz czas? to skoro ja gdzieś mam jakąś już świadomość na ten temat, to młody człowiek musi jeszcze bardziej mieć to wgrane i jeszcze bardziej to musi u niego pracować. On jeszcze mówi, że to było zatrzymanie takie zewnętrzne. No jest choroba, jestem zatrzymana. A czy mogę sobie dać prawo do tego, żeby nie gonić, nawet wtedy, kiedy jestem zdrowa, tylko potrzebuję odpoczynku i widzę te różne pociągi, które odjeżdżają, mnie, że to jest taki... Świat, który może wywoływać presję, pędzenia i szukania, a jeszcze drugi obszar z takiej cyberprzestrzeni, który mi przychodzi do głowy, dotyczy cyberprzemocy. Znowu trochę w porównaniu do przeszłości, tylko nie chcę, żeby tutaj zabrzmiało, że któraś przemoc jest lepsza, gorsza, bo absolutnie każda przemoc jest zła. Bardziej chodzi mi o pokazanie specyfiki, że kiedyś, jeśli ktoś doświadczał przemocy na przykład w klasie czy w grupie rówieśniczej, wracał do domu, jeżeli założymy, że dom był bezpiecznym miejscem, to w tej przestrzeni można było zapać oddech. A teraz ta przemoc, której doświadcza się w klasie, jest też wirtualnie, więc wracam do no domu no i ją dalej mam. I albo dostaję na przykład negatywne informacje, albo na przykład widzę imprezę z kolegów, koleżanek z klasy, na którą nie jestem zaproszony, zaproszona. No tak, bo kiedyś o tym się można było dowiedzieć tylko z jakichś tam rozmów korytarzowych, jeżeli się to usłyszało. Gdzieś teraz... po fakcie, albo gdzieś ktoś komuś dał zaproszenie, a teraz są zdjęcia i widzisz, że większość osób. Albo jakaś spora grupka jest na jednej imprezie, a to niej nawet nie wiedziałaś, nie wiedziałeś. A no. czy jest w ogóle możliwość, żeby jakoś odciąć się od tych mediów społecznościowych, od wirtualnego świata, czy to już jest niemożliwe w przypadku młodych ludzi? Czy to oznacza, mhm. że wypadną z kręgu towarzyskiego, że no, też się zastanawiam, jak się w ogóle komunikować wtedy? Mhm. Myślę, że to ciekawe pytanie, bo trochę się zastanawiam. A... Na tym, że myślimy o negatywnych konsekwencjach mediów społecznościowych, a z drugiej strony czy mediów społecznościowych, czy w ogóle tego świata wirtualnego, a z drugiej strony on dużo może dawać. I dla niektórych tworzenie relacji wirtualnych jest w danym momencie jedynym sposobem na tworzenie relacji, w które wchodzą, który w sytuacji ich na przykład lęków, obaw sprawia, że i tak mają z kim porozmawiać. Że czują, że są w relacjach. I chyba trudno jest odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy się odcinać, czy nie odcinać, albo że coś jest złe, czy dobre, bo myślę, ile dobrego też w tym świecie wirtualnym może spotkać młodych ludzi. Chyba bliżej mi do myślenia, jak korzystać, nie czy się odcinać, tylko jak korzystać, żeby to nie był na przykład jedyny sposób na regulowanie emocji, żeby to nie był jedyny sposób na radzenie sobie z tym, co trudne, żeby nie tracić kontroli. Czyli na przykład, jak się czuję, jeśli będę poza zasięgiem przez parę godzin? Albo czy zawsze wtedy, kiedy jest mi smutno, albo czuję złość, sięgam po telefon i skroluję, albo coś oglądam? Właśnie to jest to regulowanie emocji? Tak. Czyli tak. w ten sposób, kiedy nie wiem, jest mi smutno i przeglądam, to potrafię sobie ten smutek wyeliminować? Albo się od niego odciąć. To nie znaczy, że on zniknie, tylko go nie dotykam przez jakiś czas. Mhm. I do czego to prowadzi? Um, może prowadzić. Yy... Do depresji na przykład, albo do takich stanów około depresyjnych, bo ja lubię myśleć trochę metaforami, że w momencie kiedy nie zajmujemy się jakimiś emocjami, one nie znikają. Więc trochę by, byłoby to tak, że mamy ileś emocji porozrzucanych, wrzucamy je do szafy, zamykamy. Tu coś robię funkcjonuje. W tej szafie coś siedzi, mam siłę trzymać szafę, mam siłę coś robić. Ale może być taka sytuacja w pewnym momencie, kiedy tych rzeczy w szafie będzie za dużo, albo tutaj wokół mnie będzie się działo za dużo rzeczy, i będę potrzebowała obu rąk, i to wszystko z szafy może wypłynąć w sposób już niekontrolowany, bo te emocje nie zniknęły, one nie zostały zaopiekowane, nie wyraziłam ich, nie przeżyłam, i ja je tylko zepchnęłam do szafy. Mhm. Ale to jak można przeżyć emocje? Bo podejrzewam, że no, ktoś, kto na przykład nie uświadomił sobie do tej pory, że tak robi, ale słucha naszej rozmowy mhm. i myśli sobie, no dobrze, w zasadzie to mam taki mechanizm. Kiedy jest mi smutno, przeglądam albo gram na komputerze, zapominam i wtedy gdzieś to tam odpływa. Co, co zrobić mhm. z takim smutkiem albo złością? Pewnie taka odpowiedź typowa w psychologii to, to zależy. zależy. I większość naszych studentów to słyszy bardzo często. Bo to naprawdę zależy od osoby. Myślę, że y, może pomagać rozmowa z kimś, komu ufamy. Jeżeli mówimy o złości, to też powiedzenie o tej złości. Y, czasami część osób nie mówi o złości, bojąc się, że złość może y, zakończyć relację. Że jeśli powiem, że coś mi się nie podobało albo coś mnie zezłościło, to że druga osoba może wtedy urwać y, kontakt. A może być też tak, że wyrażanie tej złości, mówienie, co przekracza moje granice, będzie budować bliższą relację, bo ktoś może nie wiedzieć, że robi rzeczy, które nam przeszkadzają. A jeśli my zagryziemy raz, drugi, trzeci tą złość, to w którymś momencie możemy wybuchnąć w sposób niekontrolowany, albo nie będziemy miały mieli siły wstać z łóżka. Więc jedno to może być mówienie o, o tym, co czujemy do osoby, do której czujemy. Jeśli to jest związane z samotnością czy ze smutkiem, to też może być rozmowa z osobą zaufaną. To mogą być rodzice, to może być jakiś życzliwy, wspierający nauczyciel, to może być kolega, koleżanka, to może być telefon zaufania, to może być danie sobie czasu: okej, okay, teraz jest mi gorzej, jest mi smutno, nie mam siły tego zrobić. I odpuścić. I odpuścić. To może być. Y usłyszenie albo od kogoś, albo od siebie, tak, w tej sytuacji może ci być trudno. Możesz nie mieć teraz energii na robienie czegoś. To taka wskazówka trochę do rodziców, że czasami z perspektywy osób dorosłych może mieć tendencję do tego, żeby umniejszać emocje nastolatków czy dzieci, bo z naszej perspektywy mogą... Co to one się... za problem? Co to za problem? Będziesz dorosły, to zobaczysz. Słyszałam też takie zdanie, no ale to twój pierwszy chłopak, jeszcze nie jednego męż miała. Tego kwiatu jest półświatu, nie ma co płakać. O co tak. chodzi? Pierwszy, nie ostatni, rozstanie. Więc gdzieś te zdania, czy, czy z warsztatów, czy z różnych rozmów idzie przytoczyć od razu. A myślę, że w momencie, kiedy się usłyszę, tak, moment, kiedy rozstajesz się z osobą, na której ci zależało, jest trudnym momentem. Rozumiem, że nie masz siły się dać przygotować do sprawdzianu. Czy chcesz pogadać? Albo widzę, że jest ci smutno, był dla ciebie ważny. Że, mhm. że takie zauważenie, co się dzieje, a drugą taką pułapką na nas dorosłych może być chęć dawania dobrych rad. Że może być nam na tyle niekomfortowo czy trudno, kiedy widzimy, że nasze dziecko cierpi, że chcielibyśmy tak dać rozwiązania. A sobie myślę, że też jako dorośli nie zawsze tych rozwiązań chcemy. My czasami chcemy z kimś pogadać o tym, co jest nam trudno. Może znajdziemy sami rozwiązania. Może bardziej pomocne będzie usłyszenie: okej, okay, a czy masz pomysł, co mogłoby ci pomóc? Może zastanowimy się razem, czy chcesz usłyszeć, co ja o tym myślę, a co ty o tym myślisz, żeby też dać przestrzeń drugiej osobie na powiedzenie tego, co czuję. Przy wyrażaniu złości może być też aktywność fizyczna, jeśli komuś to pomaga, po zamówieniem pójść, pobiegać, pochodzić, niektórzy się bardziej regenerują w jodze, więc to znowu zależy od osoby, nie? Mhm. To tak z, z takich pierwszych, które przychodzą mi do głowy. A jeżeli ktoś ma poczucie takiego osamotnienia, że z rodzicami niekoniecznie może porozmawiać, przyjaciół, takich prawdziwych nie ma, albo wstydzi się rozmawiać face to face, co może zrobić? Jeżeli jest to tak, że w szkole ma jakąś osobę sprzyjającą, jakiegoś nauczyciela, z którym czuje fajny kontakt, to może spróbować z tym nauczycielem. Jeżeli drzwi gabinetu pedagoga, pedagogoszki, psychologa, psycholożki są otwarte, to może też spróbować pójść tam. Jest sporo szkół, które odwiedzam, gdzie faktycznie ten gabinet ma otwarte na przerwach drzwi, że można wejść i wtedy się je zamyka, że tak bardzo życzliwie, zachęcająco. Jeżeli jest tak, że te rozmowy na żywo są trudne, to coraz więcej różnych organizacji ma na swoich stronach czaty, na których można napisać do specjalistów, którzy akurat pełnią dyżur. Zawsze jest też telefon zaufania 116-111, gdzie można zadzwonić, i też osoby odpowiednio przygotowane na te telefony czekają. I to jest też bardzo dobra droga do kontaktu i do pomocy. Kiedy nie czujemy wsparcia w rodzinie, bo też, żeby podjąć psychoterapię, albo pomoc psychologiczną bardziej regularną, potrzebna jest zgoda rodziców albo opiekunów prawnych. Mhm. No i pieniądze też zazwyczaj są potrzebne. I zazwyczaj też pieniądze. Na ten telefon można po prostu zadzwonić, albo wejść na czaty i skontaktować się z ekspertami w każdym momencie. Więc myślę, że to taka Najbliższa droga, ale też myślę, co może być ważne, że to nie tylko wtedy, kiedy my mamy problem, możemy z nich korzystać, ale zdarza się tak, że jesteśmy powiernikiem albo powierniczką czyjejś tajemnicy, czyjejś sytuacji. I z jednej strony chcemy ją dochować, bo kolega, koleżanka poprosili nas, żeby nikomu nie mówić. Z drugiej strony myślę, że to bardzo ciężkie dźwiganie niektórych informacji i że warto wtedy nie zostawać samemu. Że w momencie, kiedy się słyszy od kolegi, że mu się nie chce żyć, to warto porozmawiać ze swoim rodzicem albo ze swoim zaufanym dorosłym, albo zadzwonić, zapytać się, co mogę zrobić, bo to nie jest sytuacja, w której jako koleżanka jestem w stanie pomóc sama. Mhm. A czy na taki telefon można zadzwonić kilkukrotnie? No bo podejrzewam, że ktoś, kto myśli o tym, że chce zadzwonić, ale ma jakieś obawy. Zadzwoni, ale stwierdzi, że no nie, rozłączy się zanim się odezwie, no bo gdzieś tam jakiś strach, no dzwoni do obcej osoby. Jak to przebiega? Czy w ogóle spotkałeś się z kimś, kto kiedyś korzystał z tego telefonu i mówił, jak to u niego przebiegało? Właściwie słyszałam ze strony fundacji, która prowadzi telefon, ale też pracowałam w Centrum Interwencji Kryzysowej, więc absolutnie to, że jedno czy dwa połączenia głuche odebrałyśmy, nie świadczyło, że blokujemy numer. Więc ten telefon cały czas jest otwarty i gotowy. I rozumiem, że w ogóle pierwszy kontakt z psychologiem, pierwszy kontakt z telefonem zaufania może budować napięcie i lęk. Bo tak jak mówisz, nowa osoba, nowa sytuacja mam mówi o czymś osobistym, w sumie nawet nie wiem, od czego zacząć, że to naturalne, czuć obawę, czuć lęk, bo to znowu jest o tym, czy ja daję radę, skoro szukam pomocy, o, o jakimś takim no, wewnętrznym przekonaniu. I myślę, że cokolwiek się powie za tym pierwszym razem, to jest ok. Zacząć od tego, co pierwsze przychodzi do głowy. I zdarzały się rozmowy, gdzie ktoś zaczynał, Trochę od pogody, już tak mówiąc potocznie, w cudzysłowie, a, a docieraliśmy też do, do tego, z czym osoba dzwoni. I tak samo na, na wizycie w gabinecie nie jest tak, że, że pierwszym pytaniem musi być od razu: ok, to co się stało, że tu jesteś? To mogą być pytania bardzo ogólne na starcie. Powiedz mi coś o sobie, a co lubisz robić? A co cię zajmuje w życiu? Co jest dla ciebie ważne? Co się stało, że akurat dzisiaj tu jesteś, że, że to nie musi być tak, że siadam i Okej, okay, to teraz muszę wszystkie objawy wymienić. Mhm. Tylko, że mogę się oswajać z tą sytuacją. I osoby, które pracują w telefonach zaufania, też wiedzą, że można czuć lęk dzwoniąc. I są przygotowane do tego, żeby taką rozmowę poprowadzić. Więc też chyba nie musi być po tej drugiej stronie obawy, że no zadzwonię i będzie cisza, bo ktoś się do mnie odezwie, ktoś mnie pociągnie za rękę, można powiedzieć. Ktoś to zacznie ten kontakt w taki sposób, tak. Mhm. A co robić, kiedy jesteśmy ofiarami cyberprzemocy? Da się coś zrobić? Czy, no bo podejrzewam, że ktoś, kto jest z każdej strony bombardowany różnymi chamskimi wpisami takim hejtem, no nie wie, co robić. No bo w zasadzie co pójdę, poskarżę się rodzicom, to może wywołać jeszcze gorszą lawinę. Mam odpierać ten atak, mam nie korzystać z internetu. Myślę, że taka osoba się czuje mega samotnie i co ona może zrobić wtedy? Myślę, że to też dobre pytanie pod kątem jakiejś sytuacji prawnej, co mogę robić już tak w ogóle prawnie, bo z tego, co pamiętam, to dobrze jest zachować dowody, że taka sytuacja miała miejsce, więc nieduże treści dotyczą danej osoby, to jeszcze spoczywa na niej gdzieś odpowiedzialność zabezpieczenia tego, że są. Myślę, że o tyle trudne w sytuacji cyberprzemocy jest też to, że usunięcie przez jedną osobę informacji, nie da bezpieczeństwa i poczucia pewności, że inni ludzie tego nie mają gdzieś na swoich komputerach, swoich dyskach. Myślę, że mam ograniczony wpływ na to, by wszyscy usunęli i żeby sprawa się gdzieś jakoś rozmyła. To, co można zrobić, to poszukać wsparcia dla siebie, otoczyć się wspierającymi osobami. Jeżeli mam jakieś zainteresowania i pasje, to tam też budować swoje grono osób wspierających. Myślę, że warto jest też zgłosić to do pedagoga, psychologa szkolnego i porozmawiać, co można, co szkoła robi i jakie ma wypracowane na ten moment sposoby reagowania. Szkoły już mają, rozumiem, takie procedury. To nie jest temat nowy, więc każda szkoła już się z tym zetknęła, więc można porozmawiać też, co się wydarzało w danej szkole. Myślę też... Że rzadko jest tak, że przemoc czy osoba stosująca przemoc to jest od razu cała klasa kontra jedna osoba. Że bardzo często w sytuacji przemocy jest tak, że jest jeden, dwóch sprawców na starcie, jest osoba, która doświadcza tej przemocy, i jest grono świadków. I od reakcji tych świadków, czy się przyłączą do sprawców, czy zostaną po stronie osoby doświadczającej, zależy, kto tak naprawdę ma tutaj moc i jest grupą większościową. Czasami rozmawiając z młodzieżą, słyszę, że się nie reaguje na przemoc, bo boję się, że stanie się też osobą doświadczającą, że nie chcę się wywierać, no że nie chcę też, znowu w cudzysłowie mówiąc, oberwać. Jak rozmawiam, to co wtedy można zrobić? No ale w sumie to mogę napisać do tej osoby doświadczającej, że ja myślę inaczej. Mogę powiedzieć, że ja się z tym nie zgadzam. Mogę nie udostępniać dalej. Więc myślę, że to, co też możemy robić w psychoprofilaktyce, czy w ogóle w profilaktyce przemocy, to jest wzmacnianie roli świadków i pokazywanie tego, że wcale nie jest tak, że są grupą mniejszościową, wcale nie jest tak, że. Ten jeden czy tych dwóch sprawców jest silniejszych, mocniejszych, bo to od nich zależy, która grupa będzie większa. I też myślę, że osoba doświadczająca przemocy może znaleźć to wsparcie, jeśli taka osoba się gdzieś ujawni, że mm -hmm. ktoś może być bliższy. Mm -hmm. no, ale myślę, że to też może działać tak dwutorowo, że z jednej strony napiszemy do tej osoby, która jest ofiarą, że tak, ja cię wspieram i nie zgadzam się z tym, co oni robią. Ale na przykład w realnym życiu, kiedy widzimy się w szkole, no to nie podejdę do Ciebie, bo się mhm. boję, że oni zobaczą, że ja z tobą rozmawiam, tak? Więc to może być taki trochę dysonans, że wirtualnie okej, okay, ale generalnie w realu to trzymajmy się z daleka albo bądźmy neutralni. Mam teraz pytanie też jaka jest szkoła? Jeśli jest to zgłoszone, to czy na przykład można poprowadzić w danej klasie warsztaty? Czy możemy jakoś tą sytuację rozwiązać z poziomu klasy? Ale to już bardzo zależy od zaangażowania szkoły, tego czy informacja do pedagogów trafiła. Więc ja bym była za tym, żeby nie zostawać samemu. Mhm. Ale, Czyli jednak mówić w szkole o tym i nie znaleźć, bać się tego, że nas będą wskazywać palcami. Znaleźć kogoś, z kim mogę na początku porozmawiać. I czy się zdecyduję zgłosić to dalej, czy nie, to już pewnie w decyzji z, z dorosłym, z którym rozmawiam, ale żeby nie, nie zostawać z sytuacją samemu, samej. Uh -huh. Czy to będzie rodzic i wspólnie będzie decyzja o ujawnieniu, czy to będzie zadzwonienie na ten telefon zaufania, czy to będzie napisanie na czacie do e, organizacji, które zajmują się cyberprzemocą. To już są e, różne sposoby, ale nie zostawać samemu. Jakoś znowu książka mi przychodzi do głowy, chwilę temu film, ale tutaj do Przemka starania się odniosę, bo on w swojej książce napisał też o radzeniu sobie z trudnościami. Tam był taki fajny fragment o Harry Potterze, czy o Władcy Pierścieni, że z jednej strony główny bohater z tym, co się musi poradzić sobie sam. A Harry Potter sam musiał się zmierzyć ze swoją historią, czy, w, czy przeznaczeniem, ale miał wokół siebie wspierających ludzi. Frodo we władcy pierścieni sam musiał poradzić sobie z tym pierścieniem, ale zebrał swoją drużynę. I sobie myślę, że tak nikt nie rozwiąże za nas jakiejś sytuacji czy problemu, nie zdejmie go z naszych barków i nie sprawi, że go nagle nie ma, ale możemy razem z tym iść i razem będzie łatwiej. Łatwiej jest myśleć, że jesteśmy my i kryzys, albo my i trudna sytuacja, niż jestem ja sam, ja sama i kryzys, w którym jestem. Stąd tak jakoś wracam do tego szukania wsparcia, bo, bo będzie lżej. A jeżeli chodzi o takie umiejętności budowania relacji, czy to, że mamy tą całą technologię, komunikujemy się zdalnie w większości, to nam odbiera jakieś umiejętności takiej rozmowy, właśnie twarzą w twarz? Nawet odczytywania czyichś emocji, no bo wiadomo, że to nie chodzi tylko o tekst, ale i o głos, tembr głosu, wyraz twarzy, no, całego człowieka. Czy nam ta technologia gdzieś to zasłania? Znowu się powtórzę, że to zależy, bo myślę, że będzie tak, że czasami utrudni. Zabierze, zabraknie nam tej mimiki, emocji. Dużo młodzieży też w czasie pandemii, w momencie kiedy nie włączali kamer na spotkania, mówili o większym poczuciu samotności, izolacji, tego, że brakuje im kontaktu z rówieśnikami takiego namacalnego, pomimo tego, że pisali ze sobą, pomimo tego, że umawiali się na jakieś wspólne gry, że ten kontakt był. Ale wielu osobom brakowało spotkań i przerw w szkole. Mm -hmm. Że też szkoła w czasie pandemii stała się takim trudnym momentem, bo zabrano taki aspekt, który w szkole jest fajny, pod tytułem przerwy. I to było łączenie się na lekcje, koniec lekcji i tak dalej. Więc tak, część osób odczuje brak takiego kontaktu. Może być tak, że przy długim czasie braku kontaktu i takiego typu izolacji, będzie trudniej nagle wyjść do świata i się spotkać. I myślę, że to po pandemii też dotyczyło nas w dużej mierze. Jak ponownie tutaj funkcjonować na zewnątrz. Z drugiej strony myślę o osobach, dla których wchodzenie w relacje jest trudne w takim świecie face to face. Kiedy ta ekspozycja, rozpoczęcie jest na tyle związane z wysokim poziomem lęku, że może tego nie inicjują i nie podejmują. I wówczas świat wirtualny może być dobrą drogą, żeby mieć relacje, żeby je zacząć, żeby kogoś poznać i może je przenieść też kiedyś na inny grunt, a może nie, ale że może być przestrzeń, w której spotykam się z ludźmi, gram, rozmawiam, mam swoich znajomych, mam jakieś relacje, tak jak potrafię na ten moment. I to mi się też kojarzy z tym, że czasami słyszę od rodziców o tym, że moje dziecko nic nie robi, tylko siedzi przed komputerem. Ja się lubię tak zaciekawić, co tam robi. Nie, czy to jest tak, że właśnie nie scrolluje i przegląda filmy, czy to jest tak, że z kimś rozmawia, czy to jest tak, że gra w coś drużynowo, że to są zupełnie inne informacje mm -hmm. o relacjach lub ich braku? Nie? No tak, no bo w zasadzie przed tym komputerem możemy robić wszystko od nauki przez rozrywkę, budowanie relacji, no w zasadzie Siedzenie przy komputerze już chyba nie dziwi nikogo, czy hmm. przy komputerze, przy, przy telefonie. telefonie, tak, przy, przy telefonie. Ale jeszcze chciałam się zapytać o takie właśnie umiejętności miękkie. Czy da się je wykształcić używając telefonu? Czy to jest w ogóle coś, czego się uczymy tylko w kontaktach między ludźmi? To pewnie zależy, co rozumiem przez kompetencje miękkie. Jeśli pomyślimy o takiej komunikacji, też komunikacji niewerbalnej, radzeniu sobie ze stresem, tworzeniu relacji, asertywności, budowania granic, to może być tak, że potrzebujemy je przećwiczyć też poza komputerem, w kontakcie z drugą osobą, w interakcji z nią, bo to często tej interakcji dotyczy. Z kolei myślę też, że przez internet różny sposób komunikatów możemy budować. Możemy w pewien sposób uczyć się odpowiadać i może być nam łatwiej, kiedy mamy czas przemyśleć, to jak chcemy ten komunikat zbudować i potem możemy go też przenieść na świat w rozmowie z drugą osobą. Tak jak w ogóle poruszasz temat kompetencji miękkich, to sobie myślę, że to jest kolejny obszar, gdzie jest mało Mało przestrzeni na eksperymentowanie i nauczenie się, bo z jednej strony uczymy się mocno przez modelowanie, a pokoleniowo zaszły duże zmiany w kontekście tego, na ile można mówić o emocjach, na ile można mówić o sobie, na ile można stawiać granice, że w innej rzeczywistości wychowywali się nasi rodzice, wychowywali nas i inaczej jest wychowywane teraz kolejne pokolenie. Jednocześnie mało jest przestrzeni w szkołach. Gdzie najczęściej ten młody człowiek jest, żeby prowadzić warsztaty z tego typu kompetencji? Uczymy się kolejnych e, informacji matematycznych, fizycznych, biologicznych, a nie ma czasu na warsztaty z radzenia sobie ze stresem, albo z tego, jak rozwiązywać konflikty, albo jak zarządzać czasem, żeby nie być przeciążonym, jak się uczy do matury. Młody człowiek słyszy komunikat Ucz się, ale nie jest uczony, jak się uczyć. No właśnie. I to, się do matury. Okej, okay, i jak mam się przygotować, nie? Że zostaję z takim, no nie taki dziewczyna Pamiętam, ja, nie wiem, może teraz to już się trochę zmieniło, ale taki nawał wszystkiego, że trzeba przeczytać milion lektur. W zasadzie byle by je przeczytać, odhaczyć, pisanie pod klucz i różnego typu takie no niekoniecznie rzeczy, mhm. które wymagały jakiegoś inteligencji, myślenia kreatywnego, tylko takie klapki na oczy i podążać wyznaczoną ścieżką. I jeszcze naucz się je zapamiętywać, ale nie powiemy ci, jak zapamiętywać, nie podamy ci technik, które mogą ci pomóc z tą nauką. Więc myślę, że, że tu jest taki obszar trudniejszy. Z jednej strony mówimy o tym, jak rosną statystyki związane z depresją, z próbami samobójczymi, a wciąż trudno jest o warsztaty profilaktyczne w szkołach dotyczące depresji. To się zmienia, bo teraz dużo fundacji i osób publicznych też podnoszą ten temat, mówią o tym, jak trudne jest to obszar. Tematycznym do zaopiekowania się, powstają scenariusze do prowadzenia lekcji, więc ja się jakoś mocno cieszę, że ta profilaktyka rusza, to myślę, że, że gdzieś brakuje takiej przestrzeni na więcej tych umiejętności miękkich, które przez całe życie będą nam potrzebne. To czy umiem określić swoje granice i powiedzieć stop, kiedy mam za dużo, czy nie? Czy potrafię zakomunikować coś w konflikcie, czy nie? Czy pod wpływem stresu będę wiedziała, co mi pomaga, czy nie? Tylko gdzie to odkrywać, jak nie mam przestrzeń na te błędy. Więc mhm. myślę, że to i, i u młodzieży, i u dorosłych, że to jest tak samo potrzebna umiejętność, żeby było nam w życiu jakoś łatwiej, lepiej, mhm. bardziej komfortowo. Ja myślę, że też ważne jest to, żeby ci ludzie wiedzieli, że takich rzeczy można się nauczyć i że można po to sięgnąć, nawet jeżeli nie mamy tego w szkole, to chociażby zacząć szukać na ten temat w internecie. Tak. Że są warsztaty, webinary, podcasty, tak. Że ważne o tym, żeby mówić, że tak, że możecie się tego nauczyć. To życie nie musi tak wyglądać, że jesteście przytłoczeni i, i nie macie siły robić różnych rzeczy. Tylko można się na przykład nauczyć zarządzać czasem, tak? Nauczyć się uczyć, więc myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić. Tak? To, to, co teraz mówisz, myślę, że jest szalenie ważne, bo tak wychwyciłam mocno zdanie, że Twoje życie nie musi tak wyglądać. I jest czasami tak, że ludzie zgłaszają się po pomoc, kiedy jest już naprawdę źle. A myślę, że jest dużo sygnałów wcześniej, kiedy jest tak niekomfortowo, że czujemy, że nie jest tak w tym naszym życiu, jakbyśmy chcieli, żeby było. Ale ci ludzie myślą, że to jest normalne, tak? Że każdy tak ma. Na przykład ktoś ma zaburzenia lękowe i myśli, że no, pewnie każdy się denerwuje, stresuje i jest przerażony czasami. Właśnie z jednej strony tak, tak jak mówisz, że jest poczucie, że może to jest jakaś norma, albo że nie wiem, że może być inaczej. A z drugiej strony w ankietach po warsztatach, bo jak prowadzimy warsztaty z młodzieżą, to też na końcu jest anonimowa ankieta. Który pytamy, co się najbardziej podobało, co było dla Ciebie najważniejsze, i parę takich obszarów też dla nas, żebyśmy wiedzieli, jakie warsztaty na przykład przygotować za rok. I w tych ankietach często się pojawia informacja, że było dla mnie ważne zobaczenie, że nie tylko ja tak mam, że nie tylko mi jest tak trudno. Też jest bardzo ważne to, że byliśmy słuchani, mogliśmy wyrazić swoje zdanie, nikt nas nie oceniał, mogliśmy się podzielić swoimi poglądami. Że taka atmosfera akceptacji, wsparcia i zainteresowania jest bardzo doceniana przez młodzież, takiej też autentyczności w tym kontakcie. No a z drugiej strony właśnie to, że ja nie jestem z tym sam, ja nie jestem z tym sama, inni też tak mają. I, i sobie myślę, wracając do tego Twojego zdania, że to bardzo ważne wiedzieć, że może być inaczej, że nie trzeba czekać na duży kryzys, żeby poszukać wsparcia, czy to warsztatowego, czy może psychologicznego, czy może jakiejś wiedzy. I spróbować inaczej, bo, bo nie trzeba iść przez życie w sposób bardzo niekomfortowy. Te momenty niekomfortu i tak będą. Tak jest życie, ale nie musi tak być codziennie. A co zrobić, jeżeli ktoś no, pójdzie, powie, że jest mu ciężko, chciałby coś zmienić, a usłyszy, no przesadzasz, czym ty, o czym ty mówisz. To przejdzie ci, weź się za naukę. To trudno nie stracić motywacji i żeby może, szukać i tak, dalej, i, ale nie? wtedy może przychodzi takie do głowy, no może jednak coś ze mną jest nie taki, tam, nie wiem, mama, tata, brat, ktokolwiek ma rację, że trzeba się ogarnąć, a nie tutaj się sobą zajmować. No to tak włożyłaś bardzo głos młodzieży z warsztatów, bo na warsztatach o depresji się w pewnym momencie pytamy, bo tam młodzież samo, że nie pokazuje się na zewnątrz, na przykład tutaj pani jest uśmiechnięta, ale może mieć depresję, tylko jej nie pokazuje. I i ja często naprawdę pytam, ale czemu? Czemu się tego nie pokazuje? Jakie mogą być wśród Waszych kolegów, koleżanek myśli, że się nie mówi? I właśnie to jest jeden z argumentów, który pada, bo usłyszymy, że mamy się ogarnąć, że to jeszcze nie są żadne problemy, że przesadzamy albo nie chcemy martwić rodziców. Albo nie chcemy, żeby ktoś się dowiedział, że nam coś nie wychodzi, bo przecież powinno nam wychodzić. I sobie myślę, że w momencie, kiedy zgłaszamy się po pomoc, mierzymy się z tymi obawami, o których mówiłyśmy jakąś chwilę temu i nagle słyszymy głos, że nie masz problemów, to tak, to może nas zatrzymać. Ale myślę sobie, że ważne byłoby poszukać i spróbować jeszcze raz, bo to nie znaczy, że od każdej osoby tak usłyszymy. I też jak sobie myślę teraz. Patrząc na ciebie, że pewnie każdy z nas ma w swoim pokoleniu jakiegoś nauczyciela, którego pamięta. Czy nauczyciela, czy jakiegoś dorosłego, który wydawał się w jakiś sposób okej. Okay. Ale wiesz co, ja tak ostatnio o tym uh -huh. myślałam, bo gdzieś właśnie słyszałam coś takiego, że można się zwrócić do nauczyciela, uh -huh. ale jak sobie zrobiłam przegląd, ja jeszcze jestem też z pokolenia gimnazjum i potem liceum, to powiem Nie ci, że coś. niekoniecznie tak, jak sobie robię to w pamięci, uh -huh. że byłby nauczyciel, do którego bym poszła z jakimś problemem. Mhm. Że to raczej byłoby szukanie pozwu. Tak. I właśnie się zastanawiam ile jest takich osób, które jakby potrzebowały pomocy i miałoby się zastanawiać gdzie pójść, to wśród nauczycieli nie znajdą takiego wsparcia. Może znowu... Może jestem niesprawiedliwa teraz, że, że mhm. mówię coś takiego, ale jak zrobiłam przegląd swoich nauczycieli, to niekoniecznie. Myślę, że to może zależeć od szkoły. Że czasami jak pytamy też Młodzież, do kołby poszli, to jak z rękawa padają, a do pani tej, albo do pani tej. To nie musi być nauczyciel, który ich uczy. Czasami pada, że pedagog, pedagogzka i się tak dopytuje. Ale tak naprawdę, w sensie, jeżeli realnie czujecie kryzys, poszlibyście, no tak, przecież to jest super pani. Ale będą też szkoły, w których pewnie może być podobnie do tego, co ty mówisz, że w szkole nie. Ale ja czy... pamiętam czasy, kiedy się mówiło, że nas jesteście idiotami. Dosłownie, nie zdacie matury, bo jesteście idiotami. To, to Nic nie umiecie. Tak, albo dlaczego nasza klasa dostała trudniejszy sprawdzian, no bo was nie lubię. Takie teksty latały. I ciężko dialog z tym, nie? Tak. I, Więc... i jakieś przekonanie, że potrafię, umiem. Ale też się zastanawiam, na ile może to wynikać z wypalenia zawodowego w różny sposób, z jakiejś umiejętności też bycia. Co mnie też prowadzi do takiej myśli, że młody człowiek bardzo lubi dialog i taką relację w rozmowie bardziej partnerską. Nie mam tu na myśli kumpelskiej, że zaczynam używać słów młodzieżowych, których znaczenia mogę nie rozumieć. Tylko że ja realnie jestem zaciekawiona światem tej młodej osoby i wierzę, że razem możemy pomyśleć, czego on potrzebuje. Co go tworzy, czego chce próbować. I że młody człowiek na nakazy, zakazy, oceny będzie zupełnie inaczej reagował niż na próbę równościowego traktowania i szukania czegoś wspólnie, że mówię z perspektywy, jestem ja, jesteś ty, jesteśmy na równi. Możemy mieć inne doświadczenia życiowe, możemy mieć inny kawałek wiedzy na temat jakichś konsekwencji, ale jesteśmy w życiach podobni. Mhm. to tak też o tym. A czym cię młodzież zaskoczyła? Masz coś takiego, gdzie byłaś jakoś właśnie tak zaskoczona, że mówią ci coś takiego, co cię bardzo poruszyło? Teraz zależy, bo te zaskoczenia bywają różne. Czasami mnie zaskakuje, że ktoś na warsztatach czuje taką atmosferę i zaufania i jego przebiegu, że decyduje się przed klasą powiedzieć, że na przykład miał depresję, czy się leczył. Bardzo mnie zaskoczyły te wypowiedzi, o których mówiłam ci na początku, o, o takim lęku przed dorosłością. Że to nie było poruszenie, tylko takie realne zaskoczenie, że, że to jest tak silny lęk. Nie, jak to będzie, kiedy będę dorosła? Czasami z takim uśmiechem patrzę i słucham poglądów takich na życie, na świat, na przyszłość. Czasami też słyszę, jak jako dorośli zawodzimy. Że nie robimy nic ze środowiskiem, że chcemy zostawić taki świat, że nie jesteśmy uważni, że uważamy, że wszystko wiemy lepiej. I sobie myślę, no czasami tak jest. Taka prawda. Nie, że, że takie słyszenie tej prawdy, w momencie, jeśli uda się stworzyć atmosferę, bo nie zawsze, nie w, nie w każdej klasie wyjdzie, bo my wchodzimy na akurat 4-5 godzin lekcyjnych z daną klasą. W klasie są już różne relacje, sytuacje i tak dalej, ale czasem jest taka atmosfera, że te głosy są takie bardzo wprost, bardzo otwarte. Mnie też zaskakuje, jak dużo młodzież też wie na temat różnych czy zaburzeń psychicznych, czy trudności, czy tego jak je rozpoznać, ale nie zawsze wie, że dostanie to wsparcie do osoby dorosłej. I sobie też jeszcze myślę w kontekście młodzieży, co może być ważne w kontekście matury, to też mówiąc sporo o przygotowaniach, ale bardzo często pojawia się poczucie winy, jeśli mieliby odpoczywać. A sobie myślę, że niezależnie od tego, do czego się przygotowujemy? Czy to będzie matura, czy czasami używam przykładu jakiegoś sportowca, że to nie chodzi tylko o trening danej umiejętności, tylko jeśli pomyślimy o sportowcach, to ok, jedno to jest trening, dieta, ale to jest wypoczynek, to jest regeneracja, to jest zadbanie o to, żeby nie wiem w odpowiednim czasie przylecieć do danego miejsca, żeby się zaklimatyzować. To jest szukanie równowagi, że to jest dużo czynników, a w kontekście matury rzadko się mówi o tych pozostałych. A w momencie, kiedy będę wyczerpana czytaniem informacji, niezdrową dietą i będę zarywać noce, nie będę spotykać się ze znajomymi, no to nie będę miała siły się już uczyć, no bo tak. będę przeciążona. A rzadko jest taki głos, słuchaj, no dobra, wyjdź, spotkaj się z kimś. Okay, no i... Obejrzyj tego Netflixa, czy, czy inny serial, który lubisz. To też będzie okej, okay, bo musisz zadbać o to, żeby twój mózg odpoczął. Jeżeli tego się teraz nie nauczymy przy maturze, to będzie się to powtarzać na studiach, w pracy, że nie będziemy odpoczywać, tylko się tak zajeżdżać. Kolejne zadania, jeszcze więcej. Tak, Dokładnie. Aż, aż do, jak to się mówi, aż do czasu. Więc im wcześniej, tym lepiej. Magda, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze znajdą jakieś odpowiedzi, podpowiedzi, pewien kierunek, w którym będą mogli się poruszać, jeżeli gdzieś tam borykają się z jakimikolwiek problemami. Dzięki. Dziękuję bardzo. Magdalena Dietrich była gościem OSHI Speak Up. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.